I cześć Wam w trzeciej odsłonie poznawania Airbusa A320 w symulatorze Flight Gear. W poprzednim odcinku uruchomiliśmy sobie jedynie baterię, dlatego że tutaj omówiliśmy też sobie bardziej ten panel elektryczny. Ja tutaj powtórzę całą procedurę, bo znowu jestem powyłączany, więc uruchommy baterię. Uruchommy sobie zewnętrzne zasilanie. Włączę tu sobie oświetlenie trochę, żeby było jaśniej. Dobrze, teraz jeszcze powinniśmy sobie włączyć tutaj światła nawigacyjne, dlatego żeby też dać znać tutaj obsłudze naziemnej, że tak ktoś jest w samolocie i że tutaj operujemy. Okej, tutaj powinny nam się włączyć wszystkie ekrany. Jeżeli nie, to pamiętajmy, żeby je tutaj sobie porozjaśniać, jeżeli są pozycji off, te wszystkie pokrętła, to trzeba by je rozjaśnić. Tutaj ja mam wszystko w pozycji rozjaśnionej. OK. No i teraz ustawmy sobie ilość paliwa, jaka jest nam potrzebna do przelotu. No i tutaj trochę jest zagwozdka, skąd powinniśmy tą liczbę sobie wziąć. Tutaj niestety planowanie lotu w Flight Gear nic nam nie mówi o ilości paliwa. Ja do tego celu użyję tej strony, jest to strona onlineflightplanner.org, gdzie możemy też właśnie ułożyć sobie plan lotu, ale to jest o tyle też fajne, że dostaniemy informacje o ilości paliwa. Jeżeli chcemy, możemy tutaj też sobie pobrać taki później plan lotu w różnych formatach pliku. Możemy też pobrać w formacie Flight Geara, żeby pobrać jako PDF na przykład. Inne są formaty do innych symulatorów. Ale mi tu głównie chodzi o paliwo, więc sobie tutaj wpiszemy nasze lotnisko startowe EPWA, czyli Warszawa, i lecimy do Wrocławia, EPWR, jest Wrocław. Tutaj mamy wersję IRAC. Tutaj szczerze mówiąc nie wiem dokładnie, którą wersję powinienem wybrać, zostawiam jak jest. Tutaj nasz poziom lotu. U mnie będzie to 14 tysięcy stóp. Drogi, jakim będziemy lecieli, będą to te wysokie. I samolot Airbus A320. Ilość paliwa chcę w funtach, dlatego że tutaj Flight Gear oferuje w funtach. Tak, tu mam jeszcze wysokość, tak, min max, ja dam tą samą 140. Kodu kraju nie musimy podawać. Tu zaznaczam opcje, jak są. No i mamy też właśnie ułożony plan lotu. Ten plan lotu troszkę inaczej wygląda niż plan lotu ułożony przez Flight Geara, co mogliśmy zobaczyć w pierwszym odcinku. Mamy także metary pogodowe dla lotnisk startowego i docelowego. Ale co najważniejsze, mamy tutaj właśnie informacje o paliwie. Mamy tutaj paliwo, które będzie zużyte na podróż. 4200 tam funtów i rezerwa 6800 funtów. Więc tutaj ten planer sugeruje, żebyśmy zapakowali sobie w zbiorniki 11 116 funtów. I jeżeli chcemy, też możemy tutaj sobie pobrać pliczek z planem i go sobie pobrać na dysk. I też wczytać później możemy sobie go do naszego tutaj samolotu. Ale dobrze, ja na razie tylko tutaj. Tak, zależało mi tylko na tej informacji co do ilości paliwa, więc to będzie 11 116. Jeżeli chodzi o załadunek paliwa, możemy to zrobić na różne sposoby, co zresztą też widzieliśmy w pierwszym odcinku, że możemy użyć tutaj sobie Ground Services i mamy Fuel Truck. Możemy sobie go tutaj podczepić. Tak, mamy cysternę, mamy tutaj teraz połączenie. Tylko że tak, ja mam teraz paliwa 15 088, czyli mam paliwa więcej niż potrzebuję, a tutaj nie da się odjąć. Tak, refuel mówi, że niepoprawna wartość, ja mogę tylko dolać paliwa w ten sposób. Podobnie to wygląda, jeżeli użyjemy tutaj sobie panelu, refuel panel, który też omawiałem w pierwszym odcinku. Tutaj też możemy tylko sobie paliwa dołożyć. Jeżeli chciałbym sobie ustawić 11
No i refuel do góry jest tylko refuel complete, dlatego że już mam więcej niż 11. W defuel nie da się przełączyć, więc tym panelem też tylko dolejemy paliwo. Więc ja użyję sobie tutaj wyposażenie, paliwo i ładunek. No i tu jeszcze może zobaczmy sobie ICAM, ekran ICAM wezmę i zobaczmy sobie, tu możemy się przełączyć też na widok zbiorników z paliwem. Tu mam przycisk Fuel. OK, widzimy to. No i w Airbusie mamy 5 zbiorników z paliwem. Mamy zbiornik środkowy, który jest w kadłubie samolotu. Mamy lewy zbiornik, jak i prawy zbiornik wewnętrzny. To już jest na skrzydle. Tutaj z lewej strony skrzydła i z prawej. No i mamy zbiorniki na końcówkach skrzydeł. To są zbiorniki zewnętrzne na lewym skrzydle i na prawym skrzydle. I mamy na przykład tutaj zaznaczone pompy paliwa tymi kwadratami. W tej chwili pompy są odcięte w pozycji właśnie poziomej, są kreski. No i tak lewy zbiornik wewnętrzny ma dwie pompy i pompy te pompują paliwo tutaj do silnika lewego, pierwszego. I mamy też dwie pompy po prawej stronie dla prawego zbiornika wewnętrznego i te pompy pompują paliwo tutaj do silnika drugiego, albo inaczej do silnika prawego. I zbiornik centralny też ma dwie pompy, z tym, że lewa pompa pompuje paliwo do silnika pierwszego, a prawa pompa do silnika drugiego. Tutaj mamy oczywiście w środku napisaną ilość paliwa, jaka jest zatankowana w danych zbiornikach. Tu na dole mamy jeszcze temperaturę, jaka jest w zbiorniku. Mamy w tej chwili po 10 stopni wszędzie. Jeżeli sobie jeszcze wejdziemy w panel górny, to zobaczymy tu też sobie, że mamy, może pozamykam niektóre okna na razie, o, żeby to przybliżyć, ten panel. Też sobie zamknijmy. Tak, mamy tu panel u góry Fuel, gdzie właśnie widzimy też mniej więcej ten układ, który jest tutaj narysowany na ekranie, czyli mamy tutaj dwie pompy lewego zbiornika, dwie pompy prawego zbiornika, które pompują tu paliwo do silników. Engine pierwszy, engine drugi. I mamy dwie pompy środkowego zbiornika. I tu na przykład możemy sobie włączyć takie pompy i widzimy teraz, że te dwie pompy są otwarte. Tak, są zamknięte. Tutaj otworzyłem pompę dla środkowego zbiornika i tak dalej. Tu u góry mamy też zawór, dzięki któremu możemy połączyć, tak, bo te dwa układy są w tej chwili odcięte, lewy od prawego, a tym zaworem możemy je połączyć, te układy, i robimy to tym przyciskiem CrossFit. Jest włączony i teraz widzimy, że dwa układy są tutaj połączone. No to oznacza oczywiście, że paliwo będzie się teraz wyrównywało we wszystkich zbiornikach. Ma to swoje zalety, jeżeli chcemy na przykład tak wyrównać poziom paliwa w zbiornikach, gdzie tak po to, żeby na przykład wyrównać punkt ciężkości samolotu. Ale oczywiście ma to też swoje wady, bo jeżeli mielibyśmy wyciek w lewym zbiorniku, to stracimy całe paliwo. Jeżeli tak mamy wyciek, to warto jest wtedy, no musimy wtedy odciąć tutaj to połączenie. To wtedy przynajmniej stracimy paliwo no, w lewych zbiornikach, ale zostanie nam paliwo po prawej stronie. A jeżeli to połączymy, to po prostu byśmy stracili całe paliwo przy wycieku. No i tutaj też jest wyjątkowy przycisk trochę, bo on tutaj podświetla on, tak, czyli jest trochę na odwrót. On działa, ten przycisk tutaj sugeruje, że działa, czyli zawór jest otwarty. Jeżeli wciśnięty jest ten przycisk, mamy też podpisane open, czyli zawór jest otwarty i paliwo może się przelewać między lewą a prawą stroną. Dodatkowo, jeżeli chcemy też przyspieszyć na przykład przelewanie paliwa, to możemy wyłączyć pompy, dzięki czemu w tej chwili na przykład zarówno lewy, jak i prawy silnik będą zasilane tutaj z prawego zbiornika, jak i ze środkowego. Tak? Wyłączymy jeszcze pompy ze środkowego, to w tej chwili całe paliwo będzie pompowane tylko z tego zbiornika prawego. Także możemy tu sobie nawet przyspieszyć to przepompowywanie paliwa, jeżeli chcemy. I tutaj też widzimy APU,
czyli nasze tutaj nasz pomocniczy silnik generujący nam prąd, oczywiście też działa na paliwo. Tu widzimy, że on będzie pobierał paliwo z lewego zbiornika. Tak samo mamy tutaj zaznaczone te APU, gdzie będzie pobierało właśnie paliwo z lewej strony, tak, czyli z lewego tutaj zbiornika. I tu mamy jeszcze przycisk Mode Cell, czyli Select, wybór trybu pracy pomp tutaj tego środkowego zbiornika. I ogólnie to działa automatycznie. My możemy powiedzieć, że Select Off, tak, Mode Select Off, czyli wyłącz automatykę, co oznacza, że będziemy ręcznie sterowali tutaj pracą pomp tego zbiornika centralnego. No tutaj automat dba o to, żeby wyłączyć pompy z centralnego zbiornika, kiedy jest to konieczne. A jest to konieczne wtedy, kiedy będzie zbyt dużo paliwa w lewym i prawym zbiorniku tutaj, dlatego że pobierane tutaj paliwo, kiedy tutaj pompy pobierają paliwo do silnika, to oczywiście część ta paliwa idzie na spalenie, a część paliwa idzie na chłodzenie napędów IDG. I te napędy są właśnie chłodzone no, po prostu paliwem i to paliwo później z powrotem wraca do zbiornika. Kiedy jest sytuacja, kiedy już tego paliwa jest zbyt dużo na przykład i to wracające paliwo nie byłoby w stanie gdzie wrócić, no to automat wykrywa taką sytuację i wtedy wyłącza te pompy z centralnego zbiornika. O, może damy to tak. Tak, wtedy mamy taką sytuację, że te pompy są wyłączone, a pompują tylko paliwo, tak, pompy z zbiorników lewego i prawego. No i wtedy całe paliwo na przykład do silnika pierwszego idzie z tego zbiornika lewego, przez co właśnie to, większość paliwa zostanie tutaj spalona. Ta, co wróci, będzie miała miejsce po prostu jeszcze gdzie wrócić. No i jeżeli tutaj odpowiednia ilość paliwa się wypali, wtedy automat uzna, że może załączyć też pompy ze środkowego zbiornika i dalej ze środkowego zbiornika też będzie pobierane paliwo. No i jeżeli właśnie tutaj nie chcemy, żeby automat tymi pompami sterował, to możemy dać tutaj off. Wtedy sami musimy jakby dbać o to, żeby tak w razie czego wyłączyć te pompy, jeżeli tutaj w zbiorniku będzie niewystarczająca ilość paliwa, znaczy miejsca na to paliwo powracające z chłodzenia IDG. Tak, także tyle, jeżeli chodzi tutaj o ten panel. Ale tu jeszcze możemy zauważyć, że mamy zawory paliwa tu u góry. One w tej chwili są zamknięte i są na czerwono pokazane. To są po prostu główne zawory też paliwa. Mimo że pompy mogłyby działać, to jeżeli zawór jest oczywiście tutaj zamknięty, to paliwo i tak nie będzie przesyłane dalej do silnika. A te zawory steruje się po prostu tutaj tymi przełącznikami na silnikach Master 1, Master 2. W tej chwili jest w pozycji off, czyli właśnie zawór jest wyłączony. Jeżeli teraz tutaj otworzę ten lewy zawór, widzimy, że zawór się otworzył, jest na zielono i dopiero teraz paliwo byłoby przetransferowywane do silnika. Z informacji, jakie tu jeszcze możemy wyczytać, mamy tu jeszcze fuel used, czyli ilość użytego w danej chwili paliwa dla silnika pierwszego i drugiego i suma użytego paliwa dla obydwu silników, czyli ten 1 plus 2. W tej chwili jest 0 wszędzie, czyli tak 0 funtów, czyli silniki nie zużyły żadnego jeszcze paliwa. Tutaj mamy też tą informację powtórzoną, 1 plus 2, tu będziemy mieli sumę, tak, w tej chwili jest XX. Tu mamy LBS na minutę. Tu mamy fuel flow, czyli przepływ paliwa. Tutaj dalej mamy podpisane FOB, to jest od fuel on board, czyli całkowita ilość paliwa na pokładzie. W tej chwili mam 15 100 funtów. Tak więc tak się prezentuje tutaj ten ekran, jeżeli chodzi o paliwo i o to, jakie tutaj, jak tutaj wyglądają te zbiorniki. A jeszcze jedna rzecz, tak? Tutaj mamy na końcu te dwa zbiorniki na skrzydłach. I tutaj można powiedzieć, że one są zamknięte i nie ma tutaj żadnego połączenia do tego zbiornika. No oczywiście jest, tylko tutaj akurat twórcy tego samolotu nie oddali tego, że tu jest zawór między tym zbiornikiem zewnętrznym a wewnętrznym. Tutaj jest zawór i te zawory są tutaj sterowane
zawsze automatycznie, pilot w żaden sposób nie ma tutaj ingerencji w te zawory. One się otworzą, jeżeli tu już w zbiorniku wewnętrznym będzie zbyt mała ilość paliwa, to te zawory automatycznie się otworzą i całe paliwo przeleje się z tych zewnętrznych zbiorników do tutaj wewnętrznych. Tak samo z prawej strony. I te zawory tutaj zostaną już otwarte do końca lotu i one po prostu zamkną się automatycznie przy ponownym tankowaniu samolotu. Także o to tutaj nie musimy się martwić. No i dobrze, dotankujmy sobie zatem. Znaczy ja tutaj muszę odjąć paliwo, ja mam tutaj za dużo paliwa, więc odejmijmy sobie trochę. Weźmy z tych właśnie, no i tu mamy też te wszystkie zbiorniki, tak? Zewnętrzny lewy zbiornik, czyli patrząc od tej strony, później mamy wewnętrzny lewy zbiornik, to jest ten. Później mamy centralny, to jest ten. I wewnętrzny prawy zbiornik, to jest ten. I zewnętrzny prawy, czyli ten. Ja sobie zmniejszę ilość paliwa w tych wewnętrznych zbiornikach, tych inner. Zmniejszmy tu sobie trochę. Może to nie będzie 4700 i tu też. No jeszcze mam ciutkę za dużo, może jeszcze o 4. 400. O. Dobrze, niech będzie tyle, prawie 12 tysięcy. Także w ten sposób no, zmniejszę sobie ilość paliwa. Tutaj oczywiście też możemy sobie ustawić też tymi suwakami ciężar załadunku pasażerów, załogi, jak i bagażu. Mamy tutaj załogę w kokpicie, ile waży w funtach, ile waży tutaj przednia część kabiny, jak bardzo jest obciążona przednia część kabiny, centralna część kabiny i rufa samolotu. I tutaj przednia część luku bagażowego, rufowa część luku bagażowego. Tu mamy jakby ładunek masywny na rufie. Tu troszkę jeszcze nie wiem, co chodzi. Ale tak jak widzimy, tak, jeżeli tymi tutaj sobie suwakami ruszamy, to widzimy, jak nam tu się zmienia waga samolotu i też środek tutaj ciężkości też nam się zmienia. No i tutaj mamy gross weight, czyli naszą wagę całkowitą samolotu z załadunkiem właśnie paliwa i tutaj tych wszystkich ludzi i ładunków. I mamy tutaj informację, jakie jest maksimum do startu. Maksymalna waga startowa to jest 174 tysiące, a ja tutaj mam spokojnie dużo mniej, więc mogę startować. Mamy też masę do lądowania, tu jest 148 600. Tutaj jest ważne, żeby tak przy lądowaniu też tej wagi nie przekraczać. Ja oczywiście tutaj mam też dużo mniej, więc nie muszę się tym nawet przejmować. Ale tutaj jeżeli byśmy mieli w tej chwili więcej niż 148 tysięcy, jeżeli nasza waga, ta gross weight byłaby większa, to też nie należy się tym specjalnie przejmować, dlatego że podczas lotu powinniśmy tą wagę stracić ze względu na spalanie paliwa. I mamy tutaj jeszcze ostatnią wartość max zero fuel weight, czyli maksymalna masa samolotu, ale bez paliwa, tak? Czyli jeżeli go obciążę tutaj tylko tymi suwakami na maksa, to będzie maksymalna masa samolotu bez paliwa. No i mamy center of gravity, co 741 cali. Dobrze, samolot przygotowany tutaj, zatankowany w sensie, tak, przygotowany z paliwem. Tutaj weźmy sobie jeszcze ground service i odwołajmy sobie tą ciężarówkę z paliwem. No i w sumie przygotujmy tutaj samolot do przyjęcia pasażerów. Podstawmy tutaj schodki. Możemy schodki jeszcze zadaszyć. Mamy tutaj też załadunek bagażu i catering truck. Możemy go tutaj sobie tak też podnieść tutaj tą przyczepę. Ok, tutaj możemy otworzyć drzwi po prostu klikając na nie. Tutaj w tym samolocie, jeżeli chodzi o drzwi, przynajmniej te załadunkowe dla bagaży, tutaj potrzebna jest hydraulika, przynajmniej w prawdziwym samolocie, żeby te drzwi otworzyć. Próba otwarcia tych drzwi załadunku powinna uruchomić automatycznie tą pompę
żółtą dla hydrauliki. O hydraulice jeszcze sobie nic nie mówiliśmy. I otworzenie tutaj, tak, uruchomienie tej pompy spowodowało, że hydraulika zaczęła tutaj, no otrzymaliśmy tutaj no, wspomaganie hydrauliczne, dlatego w tej chwili byśmy byli w stanie, powinniśmy być w stanie otworzyć tutaj te drzwi w luku bagażowym. Jednak ten samolot tego nie oddaje i te drzwi można po prostu otworzyć zwykle, zwyczajnie klikając na nie i żółta hydraulika nie jest nam do tego potrzebna. I teraz można wyłączyć tą pompę, jeżeli drzwi zostały otwarte, dlatego że w tej chwili już nie jest nam potrzebna. I tutaj jak już dotknąłem się tego panelu hydraulicznego, to jeszcze w tym odcinku zobaczmy sobie właśnie tą całą hydraulikę w tym samolocie, jak tutaj wygląda ten cały panel i po co on jest. Zobaczmy sobie tutaj w widoku, znowu weźmy ten dolny ekran ICAM, gdzie możemy sobie wyświetlać przeróżne systemy. I tutaj mamy hyd, jak właśnie hydraulika. Tu mamy ekran z hydrauliką. I tutaj widać właśnie nasze trzy niezależne tutaj układy hydrauliczne, jakie wyposażony jest ten samolot. Oczywiście są trzy, bo potrzebne są też backupy, zapasy, więc na jednym no, jest ciężko. Tutaj zawsze samoloty wyposażone są w więcej układów. I tutaj w Airbusie pokolorowano sobie, jakby oznaczono sobie te układy hydrauliczne trzema kolorami: zielony, niebieski i żółty. W tej chwili wszystko jest tutaj niedziałające. To widzimy, że tutaj w kolorze bursztynowym mamy podpisy i te strzałki, podpisy i mamy zero ciśnienia, tak? Czyli zero presji na każdej hydraulice. Ale idąc od dołu, mamy tutaj na dole zbiornik z płynem hydraulicznym dla każdego tutaj układu pokazany. Tutaj ten zielony zakres oznacza prawidłową ilość płynu hydraulicznego dla każdego zbiornika. A czerwony zakres oznacza, że już jest zbyt mało płynu hydraulicznego. I tu mamy taką zieloną strzałkę, która wskazuje właśnie poziom tego płynu. I tutaj w zasadzie w każdym z tych układów mamy tak na granicy zielonej wartości, więc w sumie jest ok. Dalej, jeżeli chodzi o zielony i żółty układ hydrauliczny, on jest zasilany, te dwa są zasilane z silników. Ten zielony jest z pierwszego silnika, tu mamy jedyneczkę. A żółty jest zasilany z drugiego silnika. I tu mamy dwójeczkę, drugi silnik. Oczywiście silniki są w tej chwili wyłączone, więc w żaden sposób tutaj to nie działa, dlatego. Mamy też LO, czyli low, niskie ciśnienie. A z kolei niebieski układ hydrauliczny jest zasilany pompą elektryczną. I tu mamy przycisk dla tej pompy elektrycznej. Dla układu niebieskiego, tak, bo to samo jest odzwierciedlone oczywiście tutaj na tym pulpicie tutaj co do hydrauliki na panelu głównym i tu mamy pompę, możemy ją wyłączyć tylko, ona tak działa domyślnie w trybie auto, no i automat teraz wykrywa, że nie włączy tej pompy, a to dlatego, że właśnie silniki są wyłączone, nie ma tu zbyt prądu, jest tylko prąd zasilany zewnętrzny. I tutaj też możemy zobaczyć, może najpierw to, tak, to jest pompa i to też odzwierciedla tą pompę, mamy przycisk do tej pompy. W tej chwili pompa jest otwarta, możemy ją odciąć, mamy off i widzimy tą kreseczkę w poprzek jest, że pompa jest odcięta, tak samo dla układu żółtego z prawej strony, dla prawego silnika też pompa jest odcięta. W tej chwili pompy są otwarte. Tutaj mamy właśnie tą pompę elektryczną dodatkową dla układu żółtego. Możemy to sobie włączyć. I w tej chwili pompa zaczęła pracować, tak, i ten płyn pod ciśnieniem zaczął zasilać żółty układ hydrauliczny. Jednocześnie włączyło się coś takiego jak PTU. PTU to jest od Power Transfer Unit, czyli taka jednostka przesyłu mocy. Chodzi tutaj o transfer właśnie tej hydrauliki. W tej chwili mamy strzałki pokazane w lewą stronę, czyli ta hydraulika jest też z żółtego układu transferowana do układu zielonego. I tutaj widzimy, że już mamy 3000 PSI. To jest wartość normalna, jaka tutaj powinna być dla hydrauliki.
Tu mamy trochę mniej, 2700, jako że no, ten układ jest zasilany jeszcze z tej pompy też elektrycznej, więc tu już jest troszkę niewystarczająca ilość PSI. Znaczy jest na tyle wystarczająca, że będzie wszystko działało, dlatego że mamy też oznaczenie na zielono, że jest wystarczające ciśnienie. I tutaj to PTU działa w trybie automatycznym. Tu mamy przycisk do sterowania tym PTU, także na schemacie pokazany. I tak mamy podpisane auto, czyli jak nic się nie wyświetla, to znaczy, że działa automatycznie. My możemy sobie ręcznie to wyłączyć i widzimy, że tu zostało przerwane połączenie między zielonym a żółtym układem. I tu widzimy, że spada ciśnienie. Teraz jest już na czerwono, jest niewystarczające. I możemy to znowu wyłączyć, czyli automat uzna, że trzeba połączyć te dwa układy i mamy połączenie. Oczywiście, jeżeli oba silniki by działały, to automat by uznał, że PTU można rozłączyć. I tutaj mamy jeszcze kółeczka, to są kolejne zawory, tu są zawory przy silnikach, żeby odciąć właśnie też zasilanie hydrauliki z danego silnika. A to odcięcie następuje poprzez tutaj włączenie tak procedury gaszenia pożaru. Jeżeli na przykład byśmy mieli pożar w silniku pierwszym, tu należy to wycisnąć i teraz widzimy, że ten zawór tutaj dla hydrauliki zielonej został odcięty. No jest to po prostu wymagane dla procedury pożarowej. I kiedy to wciśniemy, to zawór powinien się otworzyć i zawór się otworzył, normalnie teraz funkcjonuje. I mamy też tutaj wskazanie naszej turbiny rad, co już mówiłem wcześniej przy elektryce. I tutaj też możemy sobie, tutaj mam też zobrazowaną tą turbinę i możemy sobie ją uruchomić ręcznie. Ja już nie będę tego robił, robiłem to w poprzednim odcinku. Tyle, że ja to robiłem tutaj z panelu emergency dla elektryki. Ale to jest to samo, to jest ta sama turbina, którą możemy sobie ręcznie tutaj tym przyciskiem wysunąć z podwozia. No i też automat zrobi to za nas, nie musimy też tego ręcznie robić, automat zrobi to za nas, jeżeli uzna, że jest potrzeba użycia właśnie zewnętrznej turbiny i ta turbina będzie nam też zasilać układ z kolei niebieski, dzięki czemu będziemy mieli zachowane ciśnienie w niebieskim układzie hydraulicznym. To tak, gdyby nam padła cała elektryka i nie mielibyśmy prądu, to wtedy to się załączy i przynajmniej układ niebieski będzie miał tak hydraulikę. No i tak w ogóle też można zapytać, a po co nam ta hydraulika cała? No oczywiście tutaj wiele elementów samolotu wymaga, tak, ma po prostu działanie hydrauliczne, jak na przykład chociażby stery samolotu wszelakie, czy lotki, czy spoilery, czy klapy, czy ster wysokości, ster kierunku, także wysuwanie podwozia, hamulce na przykład, tak wymagają tych układów hydraulicznych. I też możemy to sobie zobaczyć, jeżeli tutaj sobie zmienimy teraz tą stronę na fly control. Tu może tego nie widać za bardzo, ja to zobaczmy, czy da się to powiększyć. O proszę, da się. W tej chwili, jak przypomnę, działa tylko żółty układ hydrauliczny, ponieważ włączyłem mu pompkę, a PTU odciąłem, więc zielony nie jest zasilany, niebieski też nie jest zasilany i wracając na flight controls, tutaj mamy te litereczki, które nam oznaczają dane układy hydrauliczne i w tej chwili widzimy, że działa na zielono, jest tylko zaznaczony yellow. No i co to oznacza? To oznacza, że w tej chwili spoilery 1, 3 i 5 nam nie działają, bo one są tutaj obsługiwane przez te dwie hydrauliki, które nie działają. No tutaj sobie przestawiłem przepustnicę, dobra. Tak, czyli te spoilery nam nie działają, bo nie działa nam hydraulika. Zobaczmy sobie na lotki. Lotki nam nie działają, dlatego że wymagają hydrauliki blue i green. Tak samo lewa jak i prawa i no, są w stanie tutaj niedziałającym. One po prostu nam siadły i nie możemy nimi ruszać. Jeżeli chodzi o ster wysokości, nie działa nam tutaj lewy ster wysokości. Działa za to prawy, dlatego że prawy tu ma jeszcze wspomaganie z żółtej hydrauliki, która działa. I ona tutaj zasila tutaj ten ster. Ale z kolei lewa strona wymaga zielonej i niebieskiej hydrauliki. To jest wyłączone, więc widzimy, że też tutaj ten ster nam nie działa. No i ster kierunku nam działa, bo tutaj mamy aż trzy hydrauliki. Mamy tą jedną żółtą, dlatego
ster kierunku będzie nam działał. I zobaczmy, że dla każdego układu tutaj mamy chociaż tą hydraulikę niebieską, blue, wszędzie mamy literkę B. Także jeżeli wszystko nam wypadło, cała elektryka samolotu, to wiemy przynajmniej, że tutaj ten układ niebieski, który może być zasilany z tej turbiny zewnętrznej, no on przynajmniej powinien działać, zasilać nam tutaj układ hydrauliczny niebieski i tak dzięki temu będziemy w stanie w ogóle sterować tutaj powierzchniami sterowymi Airbusa. Bez tego bylibyśmy już kompletnie bez sterowania. No i tutaj także, jeżeli chodzi o przyciski, możemy sobie też na szybko jeszcze zobaczyć podświetlenie wszystkich przycisków, tak. Też możemy tutaj zauważyć, że może się pojawić napis fault, co oznacza, że dana tutaj część, która jest opisana przez ten przycisk, nie działa, na przykład pompa, tak, jeżeli tutaj będzie napis fault, to znaczy, że pompa dla silnika pierwszego nam nie działa, tym samym nie będzie nam działała hydraulika, na przykład zielona. Myślę, że też możemy to sobie włączyć na awariach. Mamy tutaj failures i mamy układy hydrauliczne, na przykład green engine. No i niestety nie podświetla nam się fault. Także tutaj są z tym problemy jednak podświetlaniem. O, tutaj widzimy na elektrycznej pompie się wyświetliło. Na PTU się nie wyświetla fault. Ale tutaj w ten sposób możemy sobie pouszkadzać tutaj wszystko. A może trzeba czasu? Tym razem się tutaj pokazało też na pompie silnika drugiego. Weźmy sobie tutaj hydraulikę. Tutaj jest dobra. Tak, widzimy, że uszkodziliśmy sobie pompę elektryczną, więc ona rzeczywiście teraz nie działa. Jeżeli weźmiemy sobie yellow, to sobie yellow elect pump, no, powinna działać. Tak, to się włącza, ale po jakimś czasie, jak widać, ale teraz też może trzeba czasu, żeby to zaczęło działać z powrotem. A, bo ja miałem wyciek też, tak, mamy też wyciek hydrauliki. To jeżeli włączyłem PTU, ono działa mimo jeszcze podpisu fault. Połączyło układy, ale też zielony układ nie jest zasilany, bo jest uszkodzona pompa. Mam też chyba wyciek w tym układzie, tak, zielonym. Dobrze, przywróćmy sprawność całego układu. I na koniec włączę jeszcze szybko silniki, tak żeby zobaczyć, jak to działa, kiedy silniki są uruchomione. Ready for taxi dam. No i tak to wygląda, jeżeli wszystko działa sprawnie, tak, mamy wszystko na zielono, wszystko generuje 3000 PSI. Elektroniczna pompa jest nam niepotrzebna, więc jest teraz wyłączona. Oczywiście można ją włączyć, ale nie ma to teraz w tej chwili sensu. I tak widzimy, że jeżeli wyłączę pompę na przykład z zielonego silnika, to spada nam tutaj PSI, ale tutaj automat wykrył, że można połączenie zrobić i podtrzymać jeszcze tutaj tą zieloną hydraulikę na 2700 PSI. Jeżeli wyłączę ręcznie PTU, to tutaj hydraulika zielona nam padnie całkowicie. Tak samo możemy wyłączyć na przykład tą pompę elektryczną i przestaje nam działać tutaj hydraulika teraz niebieska. Ciśnienie spada.
Tak samo do silnika drugiego możemy wyłączyć hydraulikę, tym razem żółtą. I tu automat wykrywa w drugą stronę, że tak nie działa nam układ żółty, więc trzeba przetransferować ciśnienie z układu zielonego. Także tak to wygląda. Tak więc to tyle w tym odcinku. Omówiliśmy sobie i tak dosyć sporo, więc tutaj zakończmy. W następnym odcinku przygotujemy już sobie kokpit. Tutaj mamy już, tak, jesteśmy zatankowani, przyjmujemy, jesteśmy gotowi do przyjęcia pasażerów. Będziemy sobie tutaj właśnie w następnym odcinku przygotowywać dalej kokpit do uruchomienia. Tak więc to wszystko, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć Wam!